Travel Channel to jest kultowy kanał o podróżach i o świecie, którym, nie ukrywam, inspirowałam się, kiedy w 2002 czy w 2003 roku w ogóle wymyślałam program podróżniczy, który będę robić dla TVN. Wtedy to był program Misja Martyna. I trochę uczyliśmy się na tym kanale, czerpaliśmy inspirację z niego, jak w ogóle robić programy podróżnicze. A więc teraz zatoczyłam takie koło, tylko że już w zupełnie innej roli pojawiam się w Travel Channel jako szefowa polskiej edycji tego kanału. I to jest też bardzo ciekawy dla mnie moment zawodowo, bo po 20 latach pracy w telewizji w ogóle, a po 10 latach szefowania redakcją podróżniczym National Geographic, National Geographic Traveler, ja mam teraz możliwość całe to doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie podróżnicze i wyprawowe, ja mogę to wszystko przełożyć na język telewizji, filmu dokumentalnego, na antenie Travel Channel. To nie jest program tylko o podróżach oczywiście, to jest program o świecie, o ludziach, o kulturze, o zjawiskach. To jest program, który ma pokazywać takie prawdziwe podróże, używam słowa prawdziwe, to znaczy nie te lukrowane tylko widoki, które pokazywane są na pocztówkach, tylko my chcemy pokazywać emocje, jak ludzie doświadczają tych podróży, co ich spotyka, jakie są zagrożenia, a na tym się skupiamy mniej, bo twierdzę, że podróże to jest najlepsza rzecz na świecie. Niezależnie od tego, ile wydamy na podróże pieniędzy, to zawsze nam się zwraca z nawiązką, prawda? Więc świetny moment zawodowo, ale też dla mnie osobiście i prywatnie. Kiedy zaczynałam pracę jako dziennikarz i marzyłam o podróżach, to nawet mi się nie śniło, że będziemy mieli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, kanał tylko o świecie, o podróżach i o ludziach. I właśnie wszystko to na antenie Travel Channel. Z tym, że ta nowa ramówka, te nowe nasze produkcje, polski content pojawi się jesienią. Także teraz czas przyglądania się, badania potrzeb naszych widzów i ruszamy do pracy.